Dobra, jedziemy. Polki. Marcin, można powiedzieć powrót do rywalizacji w GSMP. Jesteś po testach i ten przejazd drugi treningowy, no nawet może być udany. No, jestem zadowolony z drugiego przejazdu z samochodu, ponieważ wszystko działało tak jak trzeba. Dla mnie to był pierwszy przejazd. Przyzwyczajam się cały czas do tego samochodu, bo w końcu zaczął działać i mi się cały czas wydaje, że coś z zawieszeniem może być nie tak. Więc po prostu miejscami się boję, za wcześnie hamuję, za wolno wjeżdżam w zakręty. Mam jeszcze dużo limitu. Mam nadzieję, że uda mi się zejść dzisiaj poniżej 2 minut. Taki mam cel. No i chciałbym, żeby wszystkie podjazdy były czyste, bez żadnych problemów technicznych. Tutaj przy drugim podjeździe za duże obroty na starcie, mała strata w okolicach sekundy, później kolejna strata, źle przepięte biegi, auto wpadło w turbodziurę, w zakres, gdzie nie działa jeszcze turbina, więc straciłem tam kolejne 2 sekundy, więc myślę, że 2 minuty są absolutnie realne, a co poniżej, no to zobaczymy. Marcin, dużo pracy włożone w to, żeby ten samochód zaczął naprawdę działać. Najsmutniejsze jest to, że ten samochód działał w zeszłym sezonie, a zostało włożone dużo pracy i zamiast działać, on przestał działać. No i w tej chwili próbujemy dojść do poziomu takiego, jak był w zeszłym sezonie i wyjść jeszcze wyżej. No i mam nadzieję, że uda nam się to tutaj zrobić już całkowicie i ten załóż się na będą takimi eliminacjami, gdzie będziemy mogli naprawdę pokazać się z bardzo dobrej strony. Zawody w Banowcach zawsze są ciekawe, zawsze emocjonujące. Nie tylko ze względu na frekwencję, która to panuje, ale też na trasę i kibiców, którzy tu przychodzą. Tak, kibiców jest mnóstwo. Trasa, no niestety jest coraz gorsza. Z roku na rok nawierzchnia się zapada, nie ma tutaj żadnych remontów. Asfalt jest bardzo śliski. I trzeba się strasznie pilnować, żeby gdzieś nie zahaczyć krawężnika, ponieważ samochód po tej trasie miejscami jeździ tam, gdzie chce. Przed tobą dwa podjazdy wyścigowe sobotniej rundy. Jedno pytanie, na pewno chcesz się włączyć do rywalizacji? Tak, to zdecydowanie chcę się włączyć, ale taką kwestią nadrzędną dla mnie jest to, żeby samochód działał, żebym ja się do niego przyzwyczaił i żebym przejechał nim jak najwięcej kilometrów, więc bez szaleństwa, spokojnie, ale piąć się powoli do góry.